Witajcie. Każdy, kto ulega reklamom z obietnicą dużej wygranej w kasynie, udaje się tam z pozytywnym nastawieniem i pełnym przekonaniem, że szczęście się do niego uśmiechnie, pozwalając wygrać. Jednocześnie wiele osób nie zwraca uwagi na fakt, że wynik gry jest z góry ustalony i to bynajmniej nie na korzyść gracza. Zawsze byli, są i będą ludzie, którzy nie tylko dobrze wiedzą, jak działają kasyna, ale także mają na tyle odwagi, by faktycznie wygrać tam ogromne pieniądze. Jak? Wykorzystując inteligencję, doświadczenie, szczęście albo oszukując. Wszystkie te metody i osoby łączy jedno – ci ludzie wiedzą, jak wygrać w kasynie. Dziś opowiemy Wam o najsłynniejszych oszustach hazardowych. W styczniu 1995 roku Reed Errol McNeil trafił jackpot o wartości 100 tysięcy dolarów – Atlantic City Casino w New Jersey. Podejrzenie pracowników kasyna wzbudził zupełnym brakiem emocji w tej sytuacji, a do tego nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Całej wygranej zażądał w gotówce. Zgodnie z prawem stanu New Jersey, każdy zwycięzca jackpota powyżej 35 tysięcy dolarów podlega kontroli Komisji do Spraw Hazardu. McNeila poproszono, aby zaczekał w pokoju hotelowym. Potem poza ekspertami przyszło do niego także dwóch funkcjonariuszy policji. Tam spotkali jeszcze jednego mężczyznę, który przedstawił się im jako Ronald Dale Harris. Oczywiście śledczy postanowili sprawdzić, co robił w kasynie i bardzo szybko odkryli, że ów Ronald to ich kolega ze stanu Nevada, gdzie pracuje jako technik komputerowy w Wydziale Kontroli Hazardu. Nie trzeba chyba dodawać, że to zwiększyło tylko podejrzenia. Później okazało się, że Ronald Harris miał dostęp do kodu źródłowego generatora liczb, wykorzystywanego w automacie do gry. McNeila aresztowano w Atlantic City, a Harrisa policja zabrała na lotnisko w Las Vegas. Władze New Jersey oskarżyły ich o oszustwa komputerowe i usiłowanie dokonania oszustwa w kasynie. Harris oczywiście stracił dotychczasową pracę. Dodatkowo przeprowadzono dokładną kontrolę, w wyniku której okazało się, że Harris oszukał wcześniej kilka kasyn w Nevadzie. Grał w tym celu na automatach, które wcześniej testował na służbie. W procederze pomagała mu żona i dwójka przyjaciół. W 1997 roku Ronalda Harrisa uznano za winnego i skazano na 7 lat więzienia. Zwolniono go z więzienia 2 lata później, obecnie mieszka w Las Vegas. Oczywiście jego nazwisko trafiło do tak zwanej czarnej księgi stanu Nevada. Keith Taft to prawdziwy geniusz komputerowy, który poświęcił 30 lat swojego życia na projektowanie urządzeń elektronicznych ułatwiających dokonywanie oszustw w kasynach. W 1970 roku on i jego syn stworzyli pierwszy komputer do liczenia kart do blackjacka, który dało się przymocować do paska. Urządzenie nazwali George. Niestety było mu daleko do ideału. Okazało się dość nieporęczne, bo sterowanie odbywało się za pomocą czterech przełączników umieszczonych w specjalnie przerobionych butach. Za pomocą palców u stóp gracz wpisywał kod wyjętej karty, a informacja ta trafiała do komputera, który podpowiadał, jak grać dalej. Podpowiedź polegała na sekwencji błysków w okularach o specjalnej konstrukcji. Później, w 1976 roku, urządzenie ulepszono i nazwano David. W pierwszym tygodniu David pozwolił zarobić swoim właścicielom 40 tysięcy dolarów, ale ojciec i syn na tym nie poprzestali. Uruchomili produkcję komputera i sprzedawali go wszystkim za 10 tysięcy dolarów. W 1977 roku syn Keitha został aresztowany, ale potem go zwolniono, bo nikt nie mógł ustalić, jak działa urządzenie. Kolejnym wynalazkiem Keitha Tafta było oko w brzuchu. Minikamera zamontowana w sprzączce pasa, która rejestrowała karty krupiera. W 1985 roku, kiedy w regulaminie kasyna pojawiła się klauzula zakazująca posiadania jakichkolwiek urządzeń wspomagających, korzystanie z komputera w kasynie w Nevadzie uznano za nielegalne. Keith przestał grać w blackjacka. Genialny programista, który poświęcił swoje życie gadżetom hazardowym, trafił do Galerii Sław Blackjacka w 2004 roku. Ida Summers, czyli Liz z Las Vegas. W latach 60. i 70. XX wieku oszukiwała kasyna w Nevadzie nie mniej zręcznie i sprytnie niż prawdziwy Liz Kurniki. Specjalizowała się w blackjacku, zaczynając od ukrywania i podmiany kart. Gdy tylko nadarzała się okazja, Summers chowała kartę w rękawie, a później wprowadzała ją do gry, tworząc szybko zwycięską kombinację. Pomimo swojej prostoty, sztuczka była bardzo skuteczna i o dziwo Summers nigdy na niej nie wpadła.
Co istotne, oprócz niesamowitej urody i wspaniałej figury, Summers była doskonałym psychologiem. W ciągu kilku minut potrafiła wzbudzić zaufanie i bardzo pozytywne emocje. Flirtowała nie tylko z hazardzistami i krupierami, ale nawet z menedżerami kasyn, administratorami sal i innymi pracownikami domów hazardowych. Z powodu takiego zachowania i niesamowitej przebiegłości Ida otrzymała przydomek Lis z Las Vegas, który w pełni oddawał jej charakter. Z biegiem czasu Ida zebrała nawet cały zespół asystentów, którzy pomagali jej wdrożyć w życie tę czy inną sztuczkę. Summers wcześniej kradła karty, chowając je pod stołem. Potem oszustka przekazywała otrzymane karty stojącym w pobliżu wspólnikom. Po chwili Ida odchodziła od stołu, a resztę pracy wykonywał jej zespół. Niezwykle trudno było udowodnić im winę, a tym bardziej jej samej organizację całej grupy. W każdej grze Summers ryzykowała dosłownie wszystko, ale los był zdecydowanie po jej stronie. Za każdym razem, bez względu na to, jak skomplikowane oszustwo zaplanowała, Ida Summers wychodziła z całej sytuacji bez problemów. Wiele kasyn nawet nie wiedziało, że dziewczyna je oszukuje, a kiedy już zdawali sobie z tego sprawę, było za późno. Specjaliści do spraw kontroli hazardu w Las Vegas połączyli siły z FBI, aby schwytać Summers i jej wspólników. Pomimo dowodów, Summers została skazana tylko w zawieszeniu. Prawdopodobnie Lis z Las Vegas wykorzystał cały swój urok w negocjacjach ze śledczymi. Ida Summers była jedyną znaną, odnoszącą sukcesy kobietą wśród oszustów hazardowych swoich czasów. W oczach graczy stała się legendą. Tommy, ręka małpy Glenn Carmichael, podobnie jak Keith Taft, był utalentowanym człowiekiem, który stworzył niezwykle sprytne urządzenie do oszukiwania kasyn. To prawdziwy geniusz automatów, a jego motto brzmiało: "Daj mi dowolny automat, a z nim wygram". Mówiąc tak, wcale nie żartował. Jego kariera jako oszusta rozpoczęła się w 1980 roku, gdy miał 30 lat. Do własnych celów użył wtedy specjalnego urządzenia nazywanego ręką małpy. Umieszczano je w otworze na monety, a tam doprowadzało ono do wysypywania wszystkich monet. Tommy po chwili opuszczał lokal z kieszeniami pełnymi pieniędzy. Przez 5 lat zdołał ukraść bardzo dużo 25-centowych monet z automatów do gier, a potem trafił do więzienia. Zanim wyszedł, branża hazardowa zrobiła ogromny krok naprzód i zastąpiła proste urządzenia maszynami opartymi na mikroprocesorach oraz nowoczesnych generatorach liczb losowych. Potem oszust kupił automat do gry i dokładnie przestudiował zasadę działania oraz zabezpieczenia nowych maszyn. Tak Carmichael wynalazł urządzenie hakerskie, świecącą pałeczkę, mikrolampkę przymocowaną do końca cienkiego drutu, za pomocą której można oślepić czujnik optyczny wbudowany w automacie. Wtedy uruchamia się zwycięski algorytm. Tommy odwiedził wszystkie kasyna w Atlantic City i Las Vegas, zarabiając kilka milionów dolarów. Wszystko szło świetnie, dopóki w 1999 roku do gry nie wkroczyło FBI. Oszusta zatrzymano i ukarano, ale świecąca pałeczka, mocno unowocześniona, po raz kolejny pomogła Tommy'emu. Służby bezpieczeństwa operatorów kasyn zainteresowały się tym rozwiązaniem i zaproponowały oszustowi pracę, którą ten przyjął. Były oszust wynalazł urządzenie działające odwrotnie, które blokowało wszystkie dotychczas znane urządzenia do hakowania automatów do gier. To jasne, kto lepiej wie, jak zapobiegać oszustwom, jeśli nie były oszust? W połowie lat 90. właściciele kasyn w Connecticut i Atlantic City mieli problem z ilością żetonów do gry na automatach. Mały błąd w tej kwestii to normalna sprawa. Niektórzy gracze, choćby przypadkiem, mogli zabrać ze sobą żetony. Nie chodziło jednak o ich brak, a wręcz przeciwnie, o rzeczywisty obrót żetonami dwukrotnie większy niż nominalny. Pierwsze, co przychodzi tu na myśl, to oszustwo, ale podczas audytów nic takiego nie ujawniono. W sprawę zaangażowało się FBI i dopiero w 1998 roku udało się znaleźć źródło problemów. Właśnie wtedy funkcjonariusze organów ścigania wkroczyli do domu Luisa Calavecchio, gdzie zobaczyli ogromną prasę hydrauliczną zajmującą większość pomieszczenia. Różnorodność odkrytych tam form umożliwiła wyprodukowanie wielu typów żetonów. Luis Calavecchio, nazywany Monetą, rozpoczął swoją działalność jeszcze na początku lat 70. ubiegłego wieku od podrabiania pasków marki Gucci. Po 27 latach w tym biznesie 51-letni emeryt był wciąż pełen siły i energii, dlatego znalazł sobie nowe zajęcie. Po wycieczce z przyjacielem do kasyna w Atlantic City wymyślił wielkie oszustwo z podrabianymi żetonami i zaczął je produkować.
Potem odwiedzał kasyno dwa razy w tygodniu, wygrywając duże sumy, zgodną pozazdroszczenia regularnością. Potem postanowił się trochę przekwalifikować i zaczął produkować żetony do automatów do gier, co przyniosło mu jeszcze więcej pieniędzy. Podrabianie żetonów okazało się trudne, bo mają one wiele zabezpieczeń i pochodzą z amerykańskiej mennicy. Każde kasyno korzystało ze specjalnych żetonów, dlatego Louis musiał wykonać ponad 50 podróbek wyjątkowej jakości, inwestując aż $1 000 000 z własnych środków. Oszust działał z dużą ostrożnością i jednorazowo pobierał z kasyna nie więcej niż $20 000. Trwało to 4 długie lata, dopóki funkcjonariusze FBI go nie aresztowali. Ostatecznie trafił na 7 lat za kratki. Zespół Meat to jeden z najbardziej znanych profesjonalnych zespołów blackjacka, który powstał w latach 80. i stał się sławny po publikacji filmu o ich działalności w 2008 roku. Zespół ten składał się z najlepszych absolwentów Meat, których zasłużenie nazywa się geniuszami matematyki i analityki. Wykorzystując swoje umiejętności matematyczne, przypuścili oni prawdziwy atak na różne kasyna, ujawniając różne luki. Podróżując pod przybranymi nazwiskami i pożyczając pieniądze od inwestorów na weekend z obietnicą zwrotu z odsetkami, zespół Meat wygrywał miliony w kasynach. Podczas legendarnego już weekendu zespół zarobił $400 000. Ze zwykłych studentów jednej z najlepszych uczelni w Stanach Zjednoczonych, dzięki blackjackowi ci ludzie stali się bardzo bogaci. Nocowali w najlepszych hotelach, uczestniczyli w najdroższych wydarzeniach muzycznych czy sportowych, ciesząc się wszystkim, co miało do zaoferowania Sin City. Służby bezpieczeństwa kasyna również były w przygotowaniu. Liczenie kart nie było niczym nowym w kasynach Las Vegas. Jak na ironię, to właśnie ta kwestia była powodem upadku zespołu. Liczenie kart miało służyć organizacji wygranej, ale gdy same kasyna zaczęły dokładniej liczyć karty, szybko zidentyfikowano oszustów i wyrzucono z kasyna bez prawa powrotu. Później ustalono ich adresy domowe w Bostonie, a jeszcze dalej informacje potwierdzono, porównując filmy, którymi dysponowały służby bezpieczeństwa, z grupowymi zdjęciami ze studiów. To był koniec dla zespołu oszustów Meat. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!